Gramy i pomagamy, a także dobro wraca. Pod takim hasłem dziś porozmawiamy z siatkarzem Exact System z Norwida Częstochowa, Mariuszem Schamlewskim. Witam cię, Mariusz, serdecznie. Witam serdecznie. Dziś zaczniemy dość nietypowo, oczywiście porozmawiamy także o siatkówce, o tych ostatnich występach Norwida na zapleczu Plus Ligi, a także o tym, co przed wami, ale zaczniemy dość nietypowo, takiej w zasadzie smutnej historii, ale ona wcale smutna być nie musi, ponieważ tak jak wspomniałem, gramy i pomagamy. Ty pomagasz dziś swojej rodzinie. Zacznę od jakby opowiedzenia takiej krótkiej historii. Pomagamy Ignasiowi, który ma 2,5 roku, a więc bardzo młody człowiek, który niestety ma i boryka się z problemami zdrowotnymi. Zaczęło się tak dość, można powiedzieć, łagodnie, nie było większych obaw, nie było większych problemów widocznych, natomiast pół roku temu pojawił się taki problem już większy. Powiem szczerze, ciężkie słowa wręcz, bo to jest między innymi hipomielinizacja, a także wirus cytomegalii, także no, ciężkie takie słowa, które pewnie w większości nam nic nie mówią, ale myślę, że najlepiej jak ty przybliżysz naszym słuchaczom, naszym widzom historię małego Ignasia. Oczywiście, tak jak powiedziałeś wcześniej, wszystko zaczęło się około pół roku temu, kiedy stwierdzono u niego te choroby. W dużym uogólnieniu, bez jakichś tam ciężkich nazw, choroba po prostu powoduje u niego upośledzenie psychoruchowe, czyli ciężko, żeby poruszał się w jakiś sposób o żadnym, jakby tak powiem, pierwszych słowach. Nie ma na dzień dzisiejszy mowy. I rodzice bardzo zaniepokoili się tą całą sytuacją, szukali leczenia na każdy możliwy sposób, ale w Polsce zaoferowano im tylko możliwość rehabilitacji, która, można by powiedzieć, przygotowałaby go po prostu do tego, żeby w miarę normalnie żyć, o ile można tak nazwać takie życie, co oczywiście rodzicom nie odpowiadało i szukali pomocy gdzie indziej. Taka pomoc znalazła się w Kijowie. U jednego z lekarzy. Zaoferował swoją pomoc, ponieważ jego placówka ma dosyć duże osiągnięcia, jeśli chodzi o leczenie przypadłości Ignacego. Niestety przeszkodą, tak jak w wielu przypadkach, są na dzień dzisiejszy pieniądze. Jest to kwota około 120 tysięcy. Pierwsza wizyta będzie kosztowała około 10 tysięcy, gdzie Ignacy przejdzie tygodniowe badania i wtedy będzie można potwierdzić wszystkie te objawy. Jeśli wszystko zostanie potwierdzone, jest możliwość leczenia, z tym, że leczenie trwa 6 miesięcy, a każdy miesiąc łącznie z badaniami, lekami, podawaniem tych leków, odpowiednim traktowaniem Ignacego kosztuje 20 tysięcy złotych miesięcznie. Także jest to ogromna kwota i postanowiłem, że pomogę w każdy możliwy sposób, jaki tylko mogę. Nie ma co ukrywać, widać to zresztą, myślę, bardzo często, że środowisko sportowe w takich sytuacjach potrafi się scalić, potrafi pomagać. Wiele takich zbiórek jest prowadzonych. Wy wczoraj wystartowaliście z taką zbiórką, tak jak wspomniałeś, kwota około 120 tysięcy. Taki jest cel zebrania, cel tej akcji. Ten pierwszy dzień chyba dał sporo nadziei, dał taką radość, taki powiew, taką nutkę optymizmu, tak bym to powiedział, że to się uda, że uda się Ignacemu w taki sposób pomóc. Zgadza się. Wczoraj o godzinie 8 rano wystartowała zrzutka pieniędzy dla Igiego. Po 24 godzinach udało się uzbierać 15 tysięcy złotych, więc na pewno napawa to optymizmem, ale nie można spoczywać na laurach i trzeba dalej zachęcać ludzi do udostępniania, do przelewania pieniędzy do każdej możliwej pomocy. My oczywiście też staramy się pomóc w sposób jakby nagłośnienia całej tej akcji. Też Państwa zdecydowanie do tego zachęcamy, tym bardziej, że teraz taki magiczny okres święta, więc myślę, że tym bardziej jest to dobry moment do tego, aby takie inicjatywy wspierać. Myślę, że takie hasło, które jest znane, po prostu dobro wraca, nie jest żadnym hasłem przereklamowanym i ta pomoc na pewno Ignacemu jest potrzebna.
trzymamy mocno kciuki za Ignacego, za rodziców, za całą rodzinę, żebyście się mocno trzymali w tym momencie i żeby ta akcja cały czas szła do przodu. Oczywiście tutaj pod tą rozmową znajdzie się link, gdzie można wejść i tam właśnie wpłacać jakieś dary, aby pomóc Ignacemu, a więc trzymamy mocno kciuki. No ale skoro już jesteś u nas w studiu, no to też nie omieszkam zapytać o te ostatnie wydarzenia siatkarskie. Wrócę pamięcią do tego meczu derbowego z Tauron AZS-em Częstochowa. Bardzo trudne spotkanie. Przed meczem większość obstawiało, że raczej Norwid sprawi lanie drużynie wtedy jeszcze Sinana Tanika. Było inaczej, ale ostatecznie zwycięstwo 3-2, no i ta twierdza przy Jasnogórskiej cały czas utrzymana. Nie ukrywam, że były to moje pierwsze derby, jeśli chodzi o siatkówkę i z całą pewnością można powiedzieć, że był to naprawdę bardzo, bardzo fajny dzień, pełen wrażeń i emocji. Tak, pewne emocji i nerwów, jak obserwowałem ciebie w niektórych momentach. Tak, no nie ma co ukrywać, czasami jestem nerwowy na boisku, ale nic na to nie poradzę. Tak jak powiedziałeś wcześniej, no, wielu kibiców zakładało, że będzie to szybki mecz. Niestety, dla kibiców bardzo dobrze, prawda, że było to długie, pięciosetowe spotkanie. My straciliśmy punkt, ale trzeba oddać, że AZS naprawdę grał świetnie. Naprawdę Dawid Murek, Mateusz Piotrowski byli nie do zatrzymania, dzięki czemu ugrali ten jeden punkt dla nich bardzo ważny na ten moment. Biorąc pod uwagę te inne wyniki z ostatniej kolejki, Norwid awansował na trzecie miejsce w tabeli, więc na razie ten sezon układa się bardzo dobrze dla was. Już jutro udacie się na mecz Pucharu Polski z SMS-em Spała. Będzie to mecz wyjazdowy. Jak wy podchodzicie do tych rozgrywek Pucharu Polski, bo wiemy, że niektóre kluby raczej bez jakiejś dodatkowej, większej presji, natomiast w tym sezonie granie w Pucharze Polski nie było obligatoryjne, więc wydaje mi się, że jeśli Norwid już do tego Pucharu Polski się zgłosił, no to po to, aby za jakiś czas być może zmierzyć się z zespołem z Plus Ligi. Oczywiście, że tak. Podchodzimy do tego meczu tak jak do każdego innego. Chcemy w Pucharze zajść jak najdalej, ale tak jak powiedziałeś, nie jest to nasz priorytet na ten sezon, więc jeśli uda się dojść daleko, to na pewno będziemy się cieszyć, a jeśli w którejś fazie odpadniemy, nie będziemy robić z tego problemu. Tego grania ostatnio jest bardzo dużo, więc nie będzie zbyt wiele czasu na odpoczynek. Następna kolejka siatkarskiej pierwszej ligi, wyjazd do Tomaszowa na trudny teren z wicemistrzem pierwszej ligi z zeszłego sezonu, ale z drużyną, która ostatnio też boryka się ze swoimi problemami, czy to zdrowotnymi, co przekłada się na wyniki, na kolejne porażki, więc na pewno będziemy, myślę, świadkami ciekawego spotkania. I właśnie teraz, jak wy do tego podchodzicie? Czy już jesteście bardziej myślami przy tym meczu z Lechią, czy jednak na razie tylko Spała na jest tym priorytetem? Skupiamy się na dzień dzisiejszy, na jutrzejszym meczu, ale nie ma co ukrywać. W głowach jest już ten mecz z Tomaszowem. Jest to bardzo dobra drużyna ze świetnymi zawodnikami. Tak jak powiedziałeś, są aktualnymi wicemistrzami z tamtego sezonu, więc na pewno zaprezentują odpowiedni do tego poziom, ale jakby to powiedzieć, no, przez ostatnie trzy mecze nie grają. Nie grają najlepiej. Wydaje mi się, że jest to związane z nieobecnością Bartka Neroja. Z tego co wiem, już wrócił powoli do treningów, także można się spodziewać, że na mecz z nami już będzie pełny sił. My trzymamy kciuki za Ekstraklasem z Norwid Częstochowa, żeby ta wasza sytuacja w tabeli i gra cały czas wyglądała tak dobrze jak dotychczas. Zaczęliśmy od młodego Ignacego, no to też zakończymy i raz jeszcze przypominamy o tej zbiórce, o tej pomocy. Tak jak Mariusz już wcześniej wspominał, około 120 tysięcy do zebrania, 15 już jest. Jest to jakiś tam nutka optymizmu, natomiast jeszcze ciężka droga przed wszystkimi, żeby udało się osiągnąć sukces. Ja wierzę głęboko w to, że w tym okresie świątecznym właśnie młody Ignaś dostanie taki prezent od nas wszystkich i od osób, które pomogą. Do tego raz jeszcze namawiamy. Jasne. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy już pomogli i zachęcam do pomocy kolejne osoby. Mariusz Schamlewski, środkowy Ekstraklasa z Norwida Częstochowa. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.